Siemano, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014. A jakże, dzisiaj zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy w ostatnim odcinku, czyli odłączyliśmy kultywator i mamy zadanie jechać kupić nasiona, które później wysiejemy na naszym polu. Brzmi ciekawie i zaraz udamy się właśnie w podróż do sklepu po właśnie rzekome nasiona, ale najpierw zatankuję traktor, ponieważ gdyż sami widzicie, mam już niewiele paliwa i nie chciałaby mnie coś przykrego w drodze spotkało. Ok, wciskamy enter. Lokalny dystrybutor, twoja maszyna Linsner Dio Truck 114 w baku 45,84 litra paliwa na 120 litrów. Zatankuj z dystrybutora, w którym jest obecnie 1000 litrów paliwa. Zatankuj! Ok, mamy pełny bak i jedziemy. Tak jak mówiłem, nagrywam ten odcinek zaraz po tym poprzednim, więc niestety, ale jeszcze nie będę w stanie odnieść się do waszych jakichkolwiek uwag. Myślę, że jeszcze jeden odcinek bądź dwa po tym nagram i potem wszystko na spokojnie zmontuję, zaplauduję i będę co jakiś czas publikował i będę sobie czytał właśnie co tam, jakie rady macie dla mnie i w następnych odcinkach już się do nich odniosę. Okej, może przełączę się na widok z zewnątrz, abyście mogli trochę zobaczyć, jak wygląda mapka w grze, tak? Jak wygląda cały ten nasz świat. Różne jakieś wiaty, drzewka i tak dalej. Jak widzicie, pola są zróżnicowanej wielkości, zróżnicowanego kształtu, jak tutaj widzicie, różne pagórki i tak dalej, więc jest ciekawie. Tam nam się drzewka ładują. Naprawdę, z początku bardzo mnie denerwowało to czytywanie na moich oczach wszelakich obiektów, tekstur i tak dalej. Wygląda to bardzo nieprofesjonalnie, ale przyzwyczaiłem się do tego. Ale nie mówię oczywiście, że to ten, jak to się nazywało, że mi to odpowiada. O, w ten sposób to ujmę. Nie mówię, że mi to odpowiada, ponieważ naprawdę nie szło zwiększyć dystansu renderu. Będę musiał poszperać w kwestiach gry, bo jest ona dość podatna na wszelakie modyfikacje przez osoby trzecie i być może uda mi się zwiększyć ten render distance. Byłoby bardzo, bardzo fajnie wtedy. Jeśli by mi się udało, to myślę, że napisałbym jakiś poradnik na moim forum, ponieważ założę się, że wielu osobom będzie to przeszkadzało, tak? Tutaj jakieś cienie nam wariują. Tam? Ścieżka polna. Okej. Drzewek jest dość dużo. Jak widzicie. Dość dużo na mapce jest też wiatraków, tak, tych wiatraków prądotwórczych. Dziwnym zjawiskiem jest to, że jeden się kręci szybko, drugi wolno, a trzeci wcale, mimo że one stoją obok siebie. No może nie tak całkowicie, ale niedaleko siebie stoją, więc wydaje mi się, że powinny tym samym tempem się kręcić. Jednak tak nie jest. Nie wiem, jakie było założenie producenta gry w tym wypadku. No ale widocznie tak musi być. Tu już widać, tam już daleko widać nasz sklep. Jest dość duży, solidny most. Tam sobie jest jakiś traktor. Powinieneś zakupić przynajmniej 1200 kg pszenicy. Jeśli kupisz mniej, wkrótce znów będziesz musiał odwiedzić sklep. Okej. Więc myślę, że kupię nawet więcej, jakieś 1400-1500 kg od razu.
bo nie chce mi się zbytnio ciągle tu jeździć, a zboże nie jest takie drogie, więc spokojnie mogę kupić więcej niż mi każą. O, tutaj chyba jakiś niedawno wyłożony asfalt, bo taki ciemny. Okej, skręcamy. Wciśnij Enter, aby tworzyć sklep rolniczy. Okej. Pszenica przechowywane w głównym magazynie 0 kg. To wydaje mi się, że mówi, ile mamy u nas na farmie kilogramów tego zboża. To co, kupujemy jakieś 1400-1500 kg, nie? Bo cena za 100 kg to 50 euro, ja mam tam 20 tysięcy euro na koncie, więc spokojnie możemy kupić więcej. Okej. Mamy półtora tony. I myślę, że to spokojnie wystarczy póki co. Mógłbym też kupić jakąś inną uprawę, ale nie będę miał później gdzie jej trzymać, ponieważ musiałbym dobudować silosy, w których bym przechowywał później już wysiane i zebrane plony, tak? Okej. Może kupimy od razu stację pogodową. Będzie nam pokazywała pogodę na następne dni. Będzie, myślę, całkiem spoko. Oj, kupimy też trochę. Nie, znowu one się wstrzymam na razie. Bo tam w rozsiewaczu coś chyba jest, a nie będę niepotrzebnie dał pieniędzy, zwłaszcza że ich teraz zbytnio nie mam. Jaką pogodę nam pokazują? Dziś słońce, jutro słońce, pojutrze słońce. Wow! Sama słoneczna pogoda, jak to wiosną niespotykane, zwłaszcza w Polsce. Bo ostatnio wiosną zawsze, no może nie zawsze, ale bardzo często są duże ilości opadów. No być może tam, nie wiem nawet jaki to kraj jest tutaj, ale skoro waluta to euro, więc jakiś członkowski Unii Europejskiej. No być może tam, o teraz jedziemy inną drogą, być może tam te pogody są inne tej wiosny, tak? Okej. Tak jak widzicie, jedziemy sobie inną drogą. Gra chce, jak widzimy, nam pokazać zakątki, różne zakątki mapy. Okej. Tak jak widzicie, tutaj są różne górki i tak dalej. Mapka nie jest płaska, jest zróżnicowana. O, tutaj nam się na oczach jakieś drzewo pojawiło. Spoko. Spoko. Ogólnie zajedziemy na farmę. Zależy, ile ten odcinek będzie trwał i czy zdążymy coś więcej zrobić. Jeśli nie, to myślę, że wybiorę się jeszcze też na przejażdżkę i pokażę wam sklep rolniczy. Tak, tylko przepraszam, zająknąłem się. Maszyn żadnych nie użycie poza kombajnem i kilkoma zespołami żniwnymi potocznie, które się nazywają headerami. Tak, w pierwszym roku kariery jest tylko kombajn do kupienia, w drugim roku już pozostałe maszyny są, co można kupować, i tak dalej. No zobaczymy, a być może na innym, da inne różne zwiedzanie was. Na razie mamy 10 minut materiału, a ja tak jak mówiłem, będę chciał się trzymać tych 25-30 minut. Może pokażę wam trochę zakątków. O, tam jest ładny widoczek. Fajnie to światło odbija. Tak jak tutaj można fajnie to zobaczyć. Już na naświetleniu traktora widać, że to nie jest środek dnia, tylko powoli zbliża się ku wieczorowi. I myślę, że jest to dość fajnie odwzorowane. Jeśli się uda, to w którymś odcinku wam pokażę, jak wygląda praca w nocy. Noc jest dość ciekawie zrobiona, jest dość ciemna, mało widać. I myślę, że będziecie ciekawi tego.
A tutaj sobie jakieś słupy z prądem biegną. Idą. Piszą. Mniejsza o to. Jakieś autka sobie jeżdżą. Coś czuję, że będę, że dostanę mandat. Bo ten pan, który tutaj się pilnie rozgląda, wygląda na bardzo zbulwersowanego. Jak to możliwe? Jakimś traktorem wjechałem w niego, porysowałem mu karoserię. Ma nowiutkie auto, dopiero co kupił. Oj, coś czuję, że będzie nieciekawie ze mną. Więc jeśli by była jakaś przerwa z pojawieniem się odcinku, to wybaczcie, ale będzie to oznaczało, że najprawdopodobniej jestem w więzieniu. No chyba, że wszystko, że ten sfrustrowany pan jednak się opamięta i mi wybaczy. A moja firma ubezpieczeniowa wypłaci mu odszkodowanie. A tam. Może przyjedziemy się tam, zobaczymy co tam jest, co? Zrobimy taki luźny odcinek. Troszeczkę z humorem. Jedziemy. Na mapie jest dość dużo budynków, tak? To pokazuje, że nie jesteśmy jednak całkiem sami w tej grze. Jednak to i tak przeważają pola. Z chęcią bym widział więcej tych różnych budynków. Tak, czyjś magazyn, czyli naszego sąsiada. Tak, są sąsiedzi w grze. Może nie tacy jak... O, jakie dusone podwórko. Nie tacy jak niektórzy by sobie życzyli, czyli tam możemy pracować z sąsiadami i tak dalej. Ale jest taki dość ciekawy aspekt, który zobaczycie może już na przyszłym odcinku. Tak? Myślę, że większość z was wie już o co chodzi. Ale jeśli nie, to się przekonacie. Hej, zwiedzimy mu trochę to podwórko. Gustowny stawik. O, tutaj moja psiunia się przewraca na wersalce. Wybaczcie, jeśli by było ją słychać. Tak to zagrodzone, nie mogę wejść, nie mogę zwiedzić stawu. O, jest wejście. Coś rośnie, tylko takie te roślinki trochę smętne. Jeszcze nie odżyły po jakże surowej zimie, mroźnej i śnieżnej. Popływamy? Płytki trochę ten stawik. Ale czyściutka woda, jak ślicznie widać dno. Dobra. Wracamy do traktora, bo jeszcze sąsiad wyjdzie i nas wygoni. I będziemy mieli kolejną sprawę w policji. I w końcu naprawdę nas przymkną. Ale lepiej nie ryzykować. Po co mamy siedzieć w więzieniu? I byłaby to dla mnie strata i dla was, bo nie byłoby nowych odcinków. Dobra, jedziemy. Tutaj mogliście zauważyć, że traktor ruszył dość szybko. Traktor rozpędza się dość szybko. Na inny bieg jak to wygląda? No też, tam jest podobny algorytm. Co by na to, żeby pojechać polem? Na skróty. Ciśnięte, aby kupić to pole. Prawie 2 hektary. Łączny koszt 17 tysięcy euro. Niestety nie stać mnie. Może kiedy indziej. Okej. Więc jedziemy dalej. Jedziemy do domku. Mam już 15 minut nagrania. A! Kurczę! Uciekamy z miejsca zdarzenia, uciekamy! Uciekamy! Znowu! Kurczę, jakim ja piratem drogowym jestem! Jeżdżę normalnie, ja bym był na promilach. Coś czuję, że to się źle skończy.
zarówno dla naszego traktora, jak i innych, jak i pojazdów innych ludzi, tak. Ale bezpośrednio i dla mnie może się to źle skończyć. Oj, zapowiada się intensywny okres w grze oczywiście. Może być ciekawie, jeśli bym ewentualnie trafił do tego więzienia, to postaram się wam zrobić jakieś zdjęcia albo wideo, jeśli oczywiście będę mógł, jeśli nikt nie zabierze ani kamery, ani aparaty i tak dalej. Postaram się dać sprawozdanie, jak to tam wygląda, jakie są warunki i tak dalej. Okej, jedziemy dalej. Jesteśmy już niedaleko naszej farmy. Tutaj jeżdżamy do asfaltu, do drogi asfaltowej. Jeżdżamy z drugiej strony na naszą posesję. Okej. Co teraz? No, pojawia się jakieś zadanie drogi. Okej. Zbiorne nasiona znajdują się w magazynie. Możesz rozpocząć wysiew. Pamiętaj, aby najpierw podłączyć siewnię. Okej, ale ja się wstrzymam jeszcze, bo gra nam coś szykuje. Właśnie, możesz zarabiać jeszcze więcej pieniędzy, udzielając pomocy swoim sąsiadom. Jeden z nich potrzebuje pomocy już teraz. To jest to, o czym właśnie mówiłem. Na tym polega epizod z sąsiadami. Możemy im pomagać i dzięki temu zarabiać. Okej. O ile w przypadku orki czy innych prac nikt nie czuć tak tego, o tyle naprawdę frajdą jest, gdy podczas żniw musimy jechać sąsiadowi prosić zboże. Można czuć się wtedy jak prawdziwy żniwiarz. Tak, mnie się to bardzo podobało. Jest 17 minut nagrania. I tak nie zdążymy i tak tego zorać teraz. Chociaż to małe pole, to może zdążymy. Bo później będzie większe pole do zakultywowania. To wtedy już nie da rady. Może akurat zdążymy to zaorać. Zmniejszy bieg. Warte myślę. Okej. Dajcie mi także rady, z jaką prędkością powinienem orać. Nie znam się na tym, a chciałbym, skoro gra to umożliwia, chciałbym jak najbardziej to wszystko urealnić, tak? Więc dawajcie mi rady, z jaką prędkością powinienem tak naprawdę orać. Co do samej orki. No nie ma tej gleby 3D, tak jak w Agrarze 2013, zresztą chyba o tym wspominałem. I widzieliście to, i po drugie widzieliście to już. Czy to na moich odcinkach, czy na screenach, czy na odcinkach innych osób. Tekstury są fajnie wykonane. Zresztą pokazywałem wam to. Orka też dość fajnie przebiega przy tym. Przy tych biegach. Ponieważ nie jedziemy na sztucznym tempomacie, tylko w świetny sposób czuć to. Czuć to, cały czas jesteśmy interaktywni, dodajemy gazu, skręcamy i tak dalej. I ogólnie jestem bardzo zadowolony. Praca w polu naprawdę w tej grze wciąga. Mam rozegrane ponad 40 godzin już, więc troszkę wiem o tej grze, trochę opinię sobie wyrobiłem. I moja ocena, obecna ocena, jeśli bym musiał już wystawiać, to jakieś 7,5 na 10. Wiadomo, żadna gra 10 na 10 nie jest w stanie uzyskać, czy to w opiniach graczy, czy via recenzentów. Natomiast dlaczego na przykład nie 8, nie 9? Obniżyłem ocenę ze względu na obecny brak trybu multiplayer oraz brak funkcji modowania. Tak, niektórzy pewnie teraz powiedzą, przecież ty dawniej mówiłeś, że modowanie się nie liczy w ocenie gry.
przecież liczy się to, co zrobili producenci i tak dalej. Tak. I ciągle tak uważam. Jednak to jest całkiem nowa produkcja, trochę upodobniona do Farming Simulatora, więc jeśli naprawdę producent chce wygrać tę rywalizację, bądź stworzyć naprawdę silną konkurencję, powinien o takich dwóch ważnych rzeczach, jak modowanie i multiplayer, pamiętać. Wiem, że Playway pracuje nad tymi dwoma aspektami. Nie mam jednak bladego pojęcia, kiedy to zostanie wdrożone do gry. Jeszcze obniżyłem troszkę ocenę ze względu na drobne niedopracowania, tak? Zresztą tak jak widzieliście, ten ruch uliczny jest taki sobie, to doczytywanie w biegu na naszych oczach i tak dalej. No, mogło być to lepiej rozwiązane, nie oszukujmy się. Ale gra naprawdę wciąga. Te ponad 40 godzin, które już nią rozegrałem, o tym świadczy. Zwłaszcza, że to już jest któryś raz, gdy zaczynam od nowa karierę. Ciągle chce mi się grać. Wcześniej zaczynałem od nowa ze względu na wszelakie testy, które prowadziłem jeszcze na becie. Teraz, no tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, gra po ostatnim update'cie sama skasowała mi mój zapis, więc to już jest któryś raz z kolei, kiedy zaczynam od nowa ten etap, a gra ciągle mi się nie nudzi, tak, ciągle wciąga, ciągle czymś mnie zaskakuje. Okej. Mamy 22 minuty nagrania. Czy jakieś 50% około do zaorania. Więc myślę, że trochę odcinek będzie dłuższy, około pół godziny. I spokojnie to założymy. 41%, no okej. Pewnie to założymy. Bo nie opłaca mi się robić cięcia w takim momencie. Mogłem wtedy zrobić już... zrobię taki dużo krótszy odcinek, dojeżdżając na farmę, ale myślę, że 15 minut to trochę za krótko. No nie wiem, zresztą piszcie w komentarzach, czy życzycie sobie, aby nieraz odcinki były dłuższe, nieraz krótsze, a nieraz tak właśnie w obrębie 25 minut. Piszcie, co o tym sądzicie. Okej. Tak, wyciągam zawrotną ilość FPS-ów teraz. Ten kurz pod pługów, on strasznie, ale to strasznie przymula grę. Bardzo jest to pod tym względem bardzo słabo zoptymalizowane. W ogóle myślałem, że gra będzie miała lepszą tą optymalizację. Ale jeśli produkcja będzie ciągle rozwijana, myślę, że to z czasem będzie się zmieniać. Właśnie, 28, czyli wczoraj, ja to nagrywam 29, była oficjalna premiera gry. Tak jak mówiłem wcześniej, jest dużo pozytywnych opinii, dużo pozytywnych opinii i jakaś część negatywnych, głównie właśnie ze względu na tę optymalizację. Zarówno UEG, jak i Playway opowiadają na Steamie na wszelakie problemy, pytania dotyczące gry. Zapewniają, że to się wkrótce zmieni. Zostaną dodane nowe maszyny, tak jak o tym zresztą wspominałem, nowe funkcje i myślę, że tą optymalizację też poprawi. Okej. Możemy dalej. Jest godzina w grze 18:20. Robi się nam coraz ciemniej. Ale jeszcze światło nie będziemy włączać. Może wsiądę trochę do środka. Spróbujemy orać właśnie widoki z kabiny. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jeśli całkiem ok, to może nawet
Także orkę będę przeprowadzał z kabiny, jeśli będziecie chcieli. Będzie tak jak mówiłem wcześniej. Ja się do was dostosuję. To kwestia tej orki. No zobaczymy. Okej, jedziemy. Ale naprawdę świetne wrażenie na tym, przy tych biegach podczas orki, jeszcze siedząc w środku traktora. Obroty na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysokie te obroty są. Inaczej mówiąc, a jedziemy wolno. To naprawdę świetnie odwzorowuje ciężką pracę traktora podczas orki, że to nie jedzie jak na pusto po asfalcie, tylko ma jakieś tam obciążenie, prawda? A orka to nie jest wcale jakieś małe obciążenie. Okej. To co, może teraz włączymy światła? ...26 minut, myślę, że spokojnie zdążę do uda mi się zmieścić 30. Okej. Będziemy tak orać. Tak jak będę starał się robić realnie, czyli koło, prawe koła są na tym zaoranym, tak? Okej. Aha, pojawiła się też jedna kwestia, żebym mniej ruszał kamerą, odniosę się do tego tak, nie potrafię ciągle trzymać jednej pozycji tej kamery, bo po pierwsze to wygląda sztucznie, po drugie nieciekawie, po trzecie chcę wam pokazać każdy aspekt tej gry. Chcę wam pokazać, jak to wszystko wygląda, jak przebiega i tak dalej. Więc ta kamera, postaram się tak ją nie dygotać. Kurczę, mój błąd. Postaram się nią tak nie robić tego tak intensywnie. Ale będę nią ruszał, bo chcę, żebyście wszystko widzieli. Okej, tam widzimy, jak pięknie zachodzi słońce. To się nazywa klimat, praca przy zachodzie słońca, jakieś romantyczne. Brakuje tylko jeszcze jakiejś pani u naszego boku. Okej. By the way, jest jakieś siedzenie? Dodatkowe? Chyba jest, tam z boku. Troszkę widać. Tutaj już nie ma. Także... Czemu by nie zaprosić kogoś? Okej. Pojawiały się też pytania odnośnie trybu multiplayer. Jeśli będzie, to czy będę nagrywał, jak to będzie wszystko przebiegało i tak dalej. Powiem tak. Jeśli w ogóle będziecie chcieli te moje let's play oglądać, jeśli nie będę was zbytnio zanudzał, jeśli nie będziecie spali na tych moich odcinkach, a ten multiplayer będzie dodany, to nie ma sprawy. Jeśli będziecie chcieli, mogę nagrywać multiplayer, będzie można ze mną grać, kontakt przez Teamspeaka albo przez Skype. Czy będą jakieś wymagania, tego nie wiem, to się okaże później już, bo to nie chciałbym grać z kimś, kto ciągle by mi przeszkadzał, czy jeździłby sobie po mapie, a ja bym prowadził dyskusję i w tym, tylko ja w tym polu pracował, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie. Póki co nie zastanawiam się nad tym zbytnio, ponieważ jeszcze tego trybu multiplayer nie ma. Okej. Więc czas teraz na oboranie, boczną orkę. Czyli przyczę, tak? Przyczę. Okej. Obcić pługi. I ciśniemy. 59 minut nagrania, więc myślę,
że już nie będę jechał na farmie, tylko tutaj się z wami pożegnam, już kończę i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Tak, w następnym odcinku i będzie spotko. Okej. Tutaj już to zrobię na widoku z zewnątrz. Będzie lepiej widać, ponieważ tutaj jakiś krawek jest, chcę to dobrze zorać. Okej. PDA już pokazuje nam, że mamy 100% zaorania. Trochę on to, aby to powiedzieć, jak to się nazywało? Moment, bo wyleciało mi z głowy. Trochę to przybliża ten wynik. Nie jest on całkiem dokładny, ale myślę, że to i tak całkiem spoko, bo pozwala nam zrobić takie małe rozeznanie, jak to tak w procentach wygląda. Tutaj świetnie nam pokazuje także na mapce, na minimapce, jak to wygląda. Całkiem fajna sprawa to PDA. Jest to dużo lepiej skonstruowane niż Farming Simulatorze według mnie. Dużo ciekawiej przedstawione. Okej. Objedziemy jeszcze raz. Nie trzeba, tam trochę to kultywatorem przejedziemy. Okej. Więc dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, radźcie, co mam robić, jakie błędy popełniam i tak dalej. Dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Cześć! I'm out, same story.